W dzisiejszym odcinku zrobimy coś innego niż zawsze na tym kanale, a mianowicie nie będziemy uturbiać auta, natomiast będziemy przygotowywać blok silnika, który zostanie później wykorzystany z turbo. No ale jest to coś innego niż zawsze. Tym odcinkiem chciałbym ruszyć z taką, powiedzmy, serią odcinków, w których Wy będziecie mi trochę mówić, co ja bym mógł sprawdzić, przetestować, a na przykład na silniku, na jakaś, niech to będzie część, niech to będzie coś do obróbki. No nie wiem, w dzisiejszym odcinku przykładowo jest to honownica. Jest to taka honownica z Allegro za 120 zł. Nie jest to najtańsza honownica, ponieważ są tańsze, czyli można kupić za 50-60 zł. Ja wybrałem firmy Jones Way i one fajne. Wybrałem tej firmy, ponieważ jeśli chodzi o sprzęt warsztatowy, no to jest to firma, która, powiedzmy, jest półką średnią. Nie jest to pierwsza liga, nie jest to najgorszy syf. Jest to sprzęt, który powinien służyć. Przykładowo ja używam kluczy dynamometrycznych tej firmy. Także w dzisiejszym odcinku przetestujemy tą honownicę. Ja tą honownicę pierwszy raz przy nagrywaniu w ogóle trzymałem w ręce. Pierwszy raz ją miałem zamocowaną do wiertarki. Także z początku proszę się nie śmiać, ponieważ tak naprawdę to nie było takie proste, żeby, wiecie, nadać ten ruch obrotowy wiertarce, jednocześnie ruch posuwisto-zwrotny. Także proszę się nie śmiać. W każdym razie efekt końcowy, powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że aż tak dobrze wyjdzie. Co do honownic jeszcze, no to występują dwa typy honownic. Ta honownica jest po prostu bardzo uniwersalna, ponieważ pasuje do różnych średnic. Nie pamiętam dokładnie, do jakich średnic jest ta honownica, ale może chyba od 50 do setki, coś takiego. Poprawię się na ekranie. Natomiast są jeszcze honownice innego typu, które się teraz wyświetlają na ekranie. I tamte honownice są ponoć lepsze, ponieważ po prostu ta jodełka na tulei jest po tym honowaniu lepsza. Minusem tamtej honownicy jest to, że tamta honownica jest typowo pod jakieś tam średnice. W moim przypadku potrzebowałem średnicy 84 mm. I takowej znaleźć nie mogłem, dlatego kupiłem taką bardziej uniwersalną. I już teraz możecie również dać znać, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Moja propozycja to narzędzie do ringowania bloku. I na sam koniec, po co jest honowanie, po co się taką obróbkę robi? Przede wszystkim po to, żeby to nam się zaraz po złożeniu nie zacierało. Ja odsyłam w tym miejscu do odcinka profesora. W opisie tego filmiku macie link, klikajcie, obejrzyjcie ten filmik. Jak go obejrzycie, to naprawdę będziecie tego samego zdania, że jeśli ktoś nie honuje cylindrów, tylko wkłada nowe pierścienie do starego cylindra, czyli z cylindra, który jest wypracowany, który już nie ma tych rys honowniczych, to będziecie tego samego zdania, że jest to po prostu rzeźba. No i co, jedziemy? Może najpierw powoli. Pierwszy minus jest taki, że w tej wiertarce są za duże obroty. Ciężko jest precyzyjnie tak nacisnąć, aby obroty były cały czas takie same. Coś takiego, słabo. Na pewno widać, że mamy już tutaj próg zużycia tulei, ponieważ no w tym miejscu nam się nie chce zabierać, a tam się już zabiera. Także po prostu tutaj jest próg. Tu już nie czuję, ale tu czuję na tym cylindrze. Także tu się nie zabiera, ponieważ po prostu ta tuleja jest zużyta. Wszystko to wychodzi. Teraz użyję nafty. Spróbuję jakoś posuw większy zrobić, jednocześnie mniejsze obroty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co jest, kurwa. Otwór drugi. Próba druga. Smarowidło, nafta. Thank you.
jak to wygląda. Lepiej, gorzej. Ojojo, tragedia. To wygląda tragicznie. Ok, następna dziura. Tutaj będziemy smarować olejem. Olej nałożony. Próbujemy. Tu mi się wydaje, że będzie chyba najlepiej. Nie no, to jest porażka. Czego tak słabo? Kurde, no nie wiem, co źle robię. Może to jest kwestia tego, że ta dziura jest mała i ten docisk kamienia jest zbyt duży na sprężenie, mimo że odkręciłem na maksa. No powiem wam, że nie wiem. Nie wygląda to jakoś pięknie. O, tutaj jest tak, wódę. Tu mamy naftę. I tu mamy smarowanie olej silnikowy. W skrócie wydaje mi się, że to chodzi o gradację tego kamienia. Czyli, że ten kamień na tej chorownicy jest po prostu zbyt wysokiej gradacji. Gdyby był bardziej ostry, no to wydaje mi się, że te rysy chorownicze byłyby takie bardziej bliższe temu, co normalnie robią przy obróbce silnika. Czyli przykładowo tak jak tutaj. O, takie są widoczne, mocne rysy, no nie? Fajnie widać, jak się krzyżują pod kątem no, ponad 45 stopni. Kwestia jeszcze nie wiem, czy jest tego taka, że może po prostu ten docisk jest po prostu zbyt duży. Ja tutaj mam regulację na maksa odkręconą, ale mimo to może ten docisk kamienia w tej tulei jest zbyt duży. Ta tuleja ma 72 mm średnicy, także może to jest powodem. Dobra, nie robię tu żadnych prób. Te tuleje są ogólnie małe średnicy, może dlatego tak źle wychodzi. Mam tutaj docelowy blok, który chciałem tym obrobić i nie będziemy ćwiczyć, tylko po prostu na żywca tutaj. To i tak jest silnik pancerny M43 bez owijania w bawełnę. Jedziemy docelowy blok i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ten blok tak się prezentuje. Nie jest w tragicznym stanie, ale ja tutaj będę wrzucać większe wykorbienie i ten tłok będzie niżej schodzić niż teraz jest. A tu jest taki delikatny, czuć po prostu delikatny próg. Także myślę, że to chorownicą tą postaram się jakoś zniwelować. O, tutaj idealnie widać, że seryjne chorowanie jeszcze jest widoczne. No ja postaram się tego nie zepsuć gorzej niż jest. I zobaczymy, co z tego wyjdzie teraz. Użyję jednak WD, ponieważ WD jest najlepiej aplikować. Tak, no walić dobrze. I próbujemy. No wygląda to lepiej. Próbujemy jeszcze. Może jak dłużej pojeżdżę, to będzie ładniej. Wygląda to lepiej niż przed chwilą, aczkolwiek teraz mi się wydaje, że ten posób jest zbyt szybki w porównaniu do obrotów. Także spróbuję zredukować, albo inaczej, po prostu dodam obrotów więcej i zobaczymy. To wygląda coraz lepiej. Moja ręka normalnie się wypracowuje. I co wy na to? Tamten próg tam na dole, tam widać, w którym miejscu, już nie jest tak wyczuwalny jak wcześniej. A przez większe wykorbienie to po prostu tłok będzie niżej pracować, także jest to ważne. Na tej tulei mamy delikatne przytarcie, ponieważ jak ten silnik zażynałem, parowóz! Teraz elegancko! To tłok zaczął puknąć od tutaj, jest widoczne. Oraz tutaj, o. To wszystko widać. Także zobaczymy, co będzie po honowaniu. Trochę poczuchrałem. I wyszło dość ładnie. Tak już to wygląda dość ciekawie. Powiedzmy, że nie jest to już taka rzeźba, jak się wydawało na początku. Na tym cylindrze fajnie widać,
troszeczkę w prawy i zaczęło to wychodzić jakoś. O, tu super widać. Widać fajnie, jak właśnie się przecinają. Tak i tak. Ten cylinder ogólnie, pokazywałem wam, że tutaj był złapany. Tłok zaczął płynąć. I tu jest dalej jednak widoczne to. I tutaj również jest widoczne, ale jest dużo lepiej niż było. To będzie chodzić. A tak wygląda nieruszana tuleja. A tak wygląda ruszana. Nieruszana. Ruszana. Jadę jeszcze te dwa cylindry. Może akurat przy czwartym już będzie na tyle. Dojdę do wprawy, że będzie jak z maszyny. Ciężko, wiecie, co jest najgorzej zrobić. Jadąc tym góra-dół, to ja staram się już to rzadko robić, ale jednak czasami zbyt głęboko uderzę i niestety zawadzę tam o miejsce, gdzie siada panewka, o łoża główne. No i wiecie, ten kamień tutaj tym dołem uderza w to. Nie widzę tutaj nic takiego, żeby ten kamień się miał oderwać. Ogólnie ten kamień to jest klejony na jakimś silikonie. O. Tuleje to wyglądają normalnie jak nówki teraz. Patrząc na tą ostatnią, taką brudną, taką zużytą, to ta jest, kurczę, taka nóweczka. Jeszcze tą dziurę zrobię, prawdopodobnie jeszcze po trochę każdą trochę pojeżdżę, bo na przykład na tej tulei mam nadzieję, że może te ryski tutaj z tego tłoka, co zostały, może to zniknie, jak tak trochę jeszcze pojeżdżę. O, na tym też jest takie przytarcie, widać. Także powiem wam, że jeśli chcecie coś takiego robić, no to pierwszy blok silnika wypada się nauczyć. Wszystkie możliwe, powiedzmy, ruchy, obroty na nim przećwiczyć, a następnie dopiero po prostu docelowy blok robić. Bo jednak jak się to robi pierwszy raz, no to wiadomo, nie wiadomo tak naprawdę, jak to wyczuć. Tak samo jak, nawet jak obejrzycie ten filmik, to tak samo będziecie musieli sami indywidualnie do tego dojść, jak to robić poprawnie. Wygląda to następująco. Także nie jest najgorzej, jak na moją rękę. Tutaj ten cylinder był, powiedzmy, że najgorszy, ponieważ tutaj właśnie płynął tłok. No i to wszystko, ta pionowa rysa, co była wyczuwalna, tak teraz już tylko tak naprawdę jest... No tylko ją widać, tak powiedzmy, wizualnie. Po drugiej stronie również była i tu chyba znikła całkiem. Już nawet tego nie widać. Normalnie była pionowa krecha od płynącego tłoka. A teraz jest wszystko idealnie. Naprawdę świetnie to wyszło. Efekt końcowy uważam, że patrząc na to na początku, czyli to jak wychodziło w momencie, kiedy pierwszy raz trzymałem chonownicę i robiłem to na tamtym bloku, to teraz ten końcowy efekt, jak ta rynka doszła do wprawy i potrafiłem dobrać mniej więcej te obroty plus posuw, no to efekt końcowy uważam, że jak na takie coś, co się zakłada do zwykłej wiertarki i robi się doręcznie, no to efekt końcowy, powiem wam, że jest na ocenę piątkę tego. Lekko piątka, nawet z plusem. Nie jest to jednak taką rzeźbą, jak myślałem, że będzie. Takiego efektu, powiedzmy, że
Na samym początku się w ogóle nie spodziewałem. Myślałem, że tak trochę to będzie. Myślałem, że efekt to będzie taki, takie trochę po podrapanie tulei i tyle. A tak naprawdę wygląda to, rzekłbym nawet, że super. Ręczna robota. Także ja uważam, że wykonanie tego wiertarką i chorownicą na wiertarkę nie jest wcale taką rzeźbą. Rzeźbą jest dopiero, rzeźbą to jest tak naprawdę włożenie nowych pierścieni z tłokiem do dziury, która jest wypracowana, czyli na tulejach już praktycznie w ogóle nie ma tych rys, tylko ta tuleja jest taka wyślizgana. No robi się z tej tulei po prostu lustro po pewnym przebiegu i włożenie zestawu tłoka z nowymi pierścieniami do takiej dziury, to według mnie to jest dopiero właśnie rzeźba. A to, co my tu zrobiliśmy, to już jest półprofesjonalne. Półprofeska. To powinno fajnie zapieprzeć teraz. Także ja ten silnik składam do końca. W niedługim odstępie czasowym od tego odcinka powinien ten silnik być już złożony i powinienem wrzucić filmik ze składania tego silnika. Tu zostało przede mną teraz bardziej przygotowaniem tej powierzchni pod założenie tu uszczelki, ponieważ głowicę mam splanowaną. Dlatego nie planowałem, bo nie. Będę planować takim czymś. Taki kawałek materiału wykorzystam do tego, aby po prostu założę papier i będę tym papierem tutaj przy użyciu tego klocka jeździć tak, aby tą powierzchnię zabielić. Jeśli chodzi o ten materiał, to jest to po prostu kawałek metalu. Tu ma takie przyspawane powiedzmy, że rączki, za to się trzyma i ta strona tego elementu została splanowana, także to jest idealnie płaskie. No i dzięki temu, że to jest idealnie płaskie, jest dość sporego rozmiaru, no to jeżdżąc tym elementem z papierem, po prostu tą powierzchnię jesteśmy w stanie doprowadzić do takiego stanu no lepszego niż jest teraz, prawda? Bo wiadomo, że jeżdżąc z czymś takim właśnie idealnie prostym, jednak jakieś tam nierówności tutaj tym papierem ścierpnym zbierzemy i jak już założymy uszczelkę i to skręcimy, no to według mnie również jest to takie coś, co lepiej zrobić niż tego nie robić. Czyli później, w szczególności, że my tu będziemy dmuchać do ładowanko, no to w przyszłości myślę, że dzięki temu zabiegowi zmniejszę szanse na wydmuchanie uszczelki.